Halo, halo, cześć, witam was z tej strony Erną, jak zapewne się domyślacie, jest to Europa Universalis 4, ze mną jest... Jacobs, halo, halo. No okej, okay, to już oczywiście startujemy. Decyzja. I co? I co teraz będziemy robić w tym odcineczku? Wcisnąć. No tak. O bieda, bieda. Favorów nie ma, Turki mnie nie zaprosiły na wojnę, favorów nie zarobię. A tam mi się chętnie na Wenecję przeszedł, bo jest mi po drodze nawet. Ale nie mam sfabrykowanych roślin. A, no. To trzeba sfabrykować roślinę na Wenecję, tak. Nie to. Nie to. Bierzemy sobie, zbudujemy siatkę szpiegowską. No, ja teraz mam... Grozi mi koalicja. Chociaż już nie. Ale nie mogę wypowiedzieć wojny nikomu. Smutne trochę. Ja mogę wypowiadać. I to o to chodzi, że mogę powiedzieć. I mogę iść na Florencję, ale to mnie zabije. Mogę iść też na Ferrarę, która ma wojnę z Turkami. O! To i git. No, opłacamy wojsko, idziemy na wojnę. nie. I problem jest taki, że nie mogę mieć więcej wojska niż obecnie, bo mi stać mi na utrzymanie. O. No właśnie, ja już nie muszę opłacać w ogóle armii. Bym miał wojnę z Prowencją i Genułą. Ciekawie, tym Prowencja ma ile mu wojska. A nie, Polacy ścisnęli tych nubów. No, to było do przewidzenia. Już nie mieli sojuszu z Duńczykami, to już... A mi chodziło o te bunty raczej, w Krakowie. A, to no, myślałem, że o tych... No, no, w sumie to i to są nuby. Że to zakonem trudno mi się grało. No bo to nie, no bo trzeba liczyć na to, że Polska nie weźmie Unii z Litwą i najlepiej szybko do cesarstwa wejść. No, no sojusz z Austrią spróbować. Mam bekę z tego, że Turcy przegrywają wojnę z Genułą. Nie. Właśnie 20 tysięcy Ferrari ścisnęło 28 tysięcy Turków. Będzie kolejna bitwa. Będzie 25 tysięcy kontra 20 tysięcy. Minusy dostaną ci z Ferrari, chyba że walczą na równinach. Walczą na równinach, więc nie będzie minusów. No, ale... A nie, wygrają Turcy, mają lepsze morale, dyscyplinę. Turcy mają 48 tysięcy ludzi, więc... A nie, gdzie? Nie widzę w ogóle. Wojny by raczej nie przegrali. Jak teraz przegrają bitwę i Ferrara wejdzie na Konstantynopol, to przegrają. No nie, zaraz punktowo... Nie, punktowo jest 0 teraz. No teraz jest bitwa bardzo ważna, ale wygrali o Turcy. Tak? Nie, tak. Przegrali o Turcy. O, niemożliwe. Minus 6, nie mów. I właśnie oblegają Saloniki w Grecji. Właśnie... Wróciliśmy. Sojusznik się posypał. Dobra, idę mu pomóc. Możesz? Zaraz. Mogę, w sumie mogę zaingerować wojnę, właśnie. Interweniować mogę. A to najpierw sfabrykuję roszczenia do Wenecji. To będzie dobre. Myślę, że będzie dobre. Favory mi wyrosną i wtedy pójdzie na Polskę. O Boże, jaki to jest idealny plan. Aha. Kurczę, by wzięli moją armię 10 tysięcy za 0. Bo nie potrzebują pewnie tych. Pewnie tak. Bo w zasadzie skakuje komunikat, żeby chcieli. Jakieś kondutiery. No. A Wenecja? Ile Wenecja by dała? Znaczy on nie dałbym jej. Ona? 4,62. No mi też w ogóle nie chcą dać pieniędzy też. Byka. Modna. Dobra, sfabrykujmy roszczenie do Wenecji. Do stolicy Wenecji, bo tam jest ośrodek. O! Salzburg bym musiał chyba ścisnąć. Bym podbił przy okazji Monachium i Ulm. A Ulm jest ten, Reichstadt. Więc mu nie mogę wypowiedzieć wojny, tak sobie. Bo wtedy Austria dołączy. O, te wolne miasta czy coś tam. No, no, wolne miasto, tak. Smutno. O kurde. Polacy dostali po dupie. Ich wojska dostały przy... Stoją w sierad. Nie, no na pewno by
wygrają już. No, z Litwą oblegają. No, Litwa tam sobie radzi dobrze na północy też. A. Turcy ściągnęli 20 tysięcy z Krymu. Wenecja ma 18 tysięcy ludzi. Ile? Co? Wenecja ma 18 tysięcy chłopa. O kurde. Chyba pomyślać, czy tym pomóc tym Turkom. Co miałby Turcy upadli, to byłby na tę rękę. Dobra, idę na wojnę sam, na własną rękę. Chcesz iść też? A no, sobie możesz mnie zaprosić, chociaż ja dużo nie zrobię, bo przez Austrię nie przejdę chyba. Czemu nie mam kasus belli, nie mam na was, no halo. Nie przejdę przez nich. Ferrara przejdzie. Będzie wojna z Prowansją tylko, czyli Prowansję pieniążki weźmiemy. Dobra, jolo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, to jak chcesz, to zapraszaj. Chyba nic źle nie kliknąłem. Mam nadzieję. Akcept, dobra. Conquest od Ferrari. No dobrze, kliknąłem. Dobra, jedna armia Ferrari stoi w Salonikach. To pójdziemy ją ścisnąć. Turcy powinni dać im przemarsz. Ścisnę im te 8000 Ferrari, co tam stoi. Popa Influence, to nie to. Nie, tu było na dole. Pasku mi to reakts. Nie wiem, gdzie się tutaj studiuje TT. Technologia. No, też nie. Jeszcze nie mogę nawet. Co to jest? Grand Capitan umrze. Czemu tak na zielono podświetlone? Co to znaczy? A co? A, to jest właśnie, że... Bo ty masz pewnie, nie wiem... Jesteś na przykład dobrym dyplomatą, no to wtedy masz dodatkowe opcje w niektórych eventach. O. Czasami są lepsze, na przykład. O, bo jak na przykład... Prestiżu. A inne opcje to było co? No, 50 punktów dyplomatycznych, jakieś tam... Aha. Jakieś. A, jego, o to chodzi. Dobra, no Ferrara się... Ktoś się w ciebie bije? Aha, dobra. To Genua się bije. A Turcy głupio tracą manpower teraz. Bardzo głupio. Ja tam ścisnę Ferrari wojsko, tylko tak, w Austrii mi przymarszu nie da. No my też nie. Komuś dała przemarsz? Powinien dostać przemarsz. Mam przemarsz przez Austrię. Przez ona mnie nienawidzi. Przez Wenecję nie mam przemarszu. I mi nie da, bo ma... nie ufa mi. Chciałbym poprawić jeszcze stosunki z dziadami. Dobra. A mi stabilność spadła właśnie, ale na szczęście mam punkty. Teraz to jak? Dobra. Ferrara wojska już nie ma, tylko do Prowansji. Do Prowansji też nie dojdzie. Nie, do Prowansji możemy iść. Dobra, to idziemy do Prowansji może. Poczekaj. Bo ten, Wenecja mi da potem. Za chwilę o, ten. Prowansja ci oblega ziemię. Ziemię, Mainz ci oblega. O kurde. Halo, panie, tak nie wolno. A Wenecja ci daje przemarsz, czy nie? Muszę troszeczkę z nią poprawić relacje i dami. O, teraz wasalowi można... Ten, jest więcej opcji. O, ucieka już. Prowansja, czy jak to tam. I Turcja przegrywa, nie wierzę w niego, no bo nie... Wstyd. Wstyd i hańba dla Turków. Jak przegra i dostanie porządnie, no... O co... Co tutaj robię twoje 20 tysięcy? Idę na Prowansję. Aha. A, no tak, tutaj jest Prowansja. Ona nie była normalnie zawsze na bardziej... Aha, no. Jest na południu, tu chciałem powiedzieć. Jeszcze w środku Francji, ona ma na trzy części jest podzielona. Eksklawy. Tak, i eksklawy, moje enklawy. No dobra, dawaj na ten przemarsz. Majki. Bo, dadzą mi. Nie kochają mnie.
Ja w sumie sam zabiłem tą Turcję, bo dałem im przemarsz wszystkim. Ach, oblegają ci Neapol. O, Wenecja oblega Konstantynopol, to jest bardziej ciekawsze zajęcie. O, już przestała. W Edirne 18 tysięcy Szwajcarów stoi i Genui. I z Konstantynopolu się cofnęli. Otomani mają 60 tysięcy wojsk. Jak oni to przegrywają? To jest smutne. Pewnie może gdzieś, nie wiem, może gdzieś z tego, utknęli może. Mają 110% dyscypliny, nie? Tak? Teraz ile ja mam w ogóle dyscypliny? A, 102,5. O, prawie tak, prawie to samo. No, ja mam 100. Nie wiem, popłynąłbym. Tylko ciekawe, czy moje statki nie utoną po drodze. Nie, ty w ogóle toczysz wojnę z Wenecją? Nie, nie? Nie, nie, nie. Rara i prymens. Płynę. Może mi się uda. Bo za szybko rosną już. Znaczy, za dużo wojska produkują. Właśnie 1000 Turków ląduje w Wenecji. No tak, ambitnie widzę. O kurde, aż tyle? O, przyszli Turcy. Jest już. Znalazła się ich armia 50-tysięczna. A? No. A kurde. Myszka mi na drugi monitor uciekła. To mi przeszkadza, ale tam. Nieważne. Włączyłeś może ten? Topper? Tak, tak. Co dobrze. To pamiętałem. To dobrze, bo ja nie. O, ja pamiętam. Całe szczęście. Francja istnieje, jest moim rywalem. A to ciekawe. Dobrze, to poprawię z nimi stosunki. Skoro tak... Też sobie poprawię. A, w Mańcu się ładują protestanci. To nie będę tych protestantów zbijał nawet. O kurde, wbili się we mnie. Nie. O ja. O, chyba Mainz uratował w ogóle sytuację. Te, wygrałem sam. Jak? Moi się starali, ale nie zdążyli na czas. A tam. Mainz ugrał. O, 10 tysięcy. A w ogóle... Kurczę. A nie, dobra. Myślałem, że coś się zmieniło. Myślałem, że teraz wchodzą dwa oddziały na jeden statek. Ale nie, wchodzi jeden. Tak patrzę, nagle 10 tysięcy wojsk mi się przerzuciło. Ja po prostu za długo nie patrzyłem na nich. Teraz co tutaj się dzieje? Lüneburg jest wasalem od Brunswicku. Brunswicku. Widzisz, jak jest Turcja pokoloryzowana? No, ładnie teraz wygląda. Teraz mogliby spisować i oddać ziemię. I wtedy dla ciebie będzie. Albo najpierw, o, niech sojusz z Raguzą ich usunął, tak. Są całą sfabrykowaną. Teraz jeszcze nawrócę te, Kosowo nawrócę. To będę miał dużo pieniążków ze złota. Oddać ci w ogóle te prowincje Barois i tak dalej? Nie, to po co, chyba że ty chcesz. Barła. A nie, 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 bo mi to i tak nic nie da. Próbujący to pewnie tak standardowo, jakieś zerwanie sojuszów, pieniążki. Ulecy. No, coś takiego. Zerwanie sojuszu w tym. Z Anglią nie możecie mieć sojuszu. A nie, z Anglią możecie, może wam z Francuzów ściśniecie. Zakończycie rywalizację jakąś. O, także prestiż podbić. Defense. Z Florencją wynął. Florencja też możecie zakończyć. W ogóle o wiele bardziej mi się podoba skórka piechoty od tych, od... No, ze wschodu, wschodniej Europy. O wiele ładniejsze są. I tak pozmieniali, nie? Bo kiedyś jeszcze chyba gorzej wyglądali w sumie. A nie wiem, nie wiem. Coś jest... Poczekaj, bo... To jakaś prowancja trochę idzie. Trochę im nogi odchudzili, bo wtedy mieli takie duże pałki. O, władca mi strzedł. O, regencja. Super. Idealny czas. No świetnie. Dobrze, jestem w trakcie wojny.
Oni teraz mi jakiś fort tutaj oblegają. Nie wiem, czy ich nie ścisnąć. Przysłałbym jeszcze 10 tysięcy i bym ich ścisnął, ale nie jestem pewny, czy chcę to robić. Fort skończę okupować, to wtedy możemy ich uderzyć. Bo póki będą teraz mają minusy. No, to poczekaj, może dośle jeszcze 10 tysięcy. A, no, już uciekają. Jeszcze mają dwa forty. O, widzę, że ich złapiesz. Już idę. Dobra. O kurde. Co? Jak trochę masakrowali przez chwilę. No bo mają tą technologię mają wyższą ode mnie, to przez to. Ode mnie też. Nie, tutaj nie ma nic ważnego. Nie jest kombat. Szerokość kombatu jest niby. Ale mogę przejść, na już dziewiątą militarną. No ja też niby, ale nie wiem. No w sumie zanim ta dojdzie, to w ogóle będzie abstrakcja, więc przejdę. Kolejna jest dopiero do Aragonii wkracza i do Francji kawałek. Smutno. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, lecę na Ferrari. Oby Francja szybko ten wprowadziła to. Aragonia jak nie szybko wprowadzi, bo mam z nią granicę, z nią nawet kawałek. A no rzeczywiście. A jak ty już prowadzisz, no to... No, u mnie to potrwa, bo ja jestem biedny, więc... No tak, rzeczywiście. Ja tutaj mam cały czas 1000 złota. No ja mam 42, jeszcze mi ubywa. Zbieranego. Jak będziesz potrzebował, to mów, nie? No to spoko, tylko patrzę, że teraz Ferrara wlazła mi 4000. Się kręcą trochę. A to mogę ich załatwić. Wypróbuję od razu nowe jednostki. O nie, no serio. Prowansja mnie denerwuje trochę. Na razie niech okupują, skończę tutaj kupować, to zobaczymy co wtedy. Skończę z nim. Dobra, ja cię tam Ferrara tutaj ścisnę, żeby cię nie okupowało. Gdzie oni mają stolicę w ogóle, Prowansja ma stolicę? Ja tutaj na dole, na samym południu. O Boże, to jeszcze 3 forty dobrego, nie? Ja pierdzielę, tak nienawidzę tutaj na zachodzie walczyć. Z tyle fortów, najgorzej to się w Holandii walczy. Fort na forcie i jeszcze 8 poziomy. No. Holandia bogata. Kurde, ale oni mają dobrego generała. Szkoda, że nie ma opcji takiej złapać generała i go na swoją stronę przyciągnąć. No, a właśnie, w tym nowym dodatku co dodają? Chinami lepiej się gra. W ogóle obczajnie no. Właśnie, że na mapie widać teraz na zielone kropki wojsk. No, też co właśnie jest? Widziałem to już. Nie wiem czy to jest normalnie, czy tylko w dodatku, bo to takie bajery. Takie bajery trzeba go za pieniądze zapłacić. Dobra, lecę na tylko w dodatku. No, takie trochę przygięcie wszystko. Taka firma. No. Wydawca. Paradoksalnie wysokie ceny. No nie? Masakra, za Rights of Man 15 euro. A nie za te inne, tak po 9 tylko. I kupowałeś z Steama czy... G2. A, no to tak, to tam taniej zawsze, nie? No. Na Allegro jeszcze się czasem opłaca. A to też od razu się tak dostanie, czy? Bo ja nie lubię za bardzo czekać. Nie, klucz pocztą wysyłają. Elektroniczną. Też praktycznie od razu, nie? No, 5 minut się czeka.
A, no. Oko. Jeszcze nigdy nie miałem problemu z dłuższym czekaniem. Ja kiedyś na G2A od jakiegoś tego, niechcący... No, od jakiegoś prywatnego gościa kupiłem grę. I czekałem z 2 dni. Masakra. Na ten klucz. Nie wiem dlaczego, to, czy to był jakiś bug, czy co? Zadaje jakaś tam poddanie Unconditional Surrender. To jest co za poddanie się? Co za surrender? Nie wiem, chyba że się po prostu poddajesz, tak nie wiem. Ja tam się nie znam aż tak bardzo. Ciekawe. Jakieś to przetestował, ale tak wiesz, trochę się boję klikać, bo nie chciałbym wczytywać gry specjalnie przez jakąś głowę. No. Musisz mi dosłać z 10 dukatów, bo pożyczkę wezmę zaraz. Dobra. Panomi. No, prawie 10. No, prawie. W sumie nie wiem, czemu na dużo pieniążków ucieka. Utrzymanie armii? 8 dekadów, no na utrzymanie armii idzie strasznie dużo. Ja 7 na utrzymanie armii, a mam o wiele mniej. Boże, to masz 37 tysięcy prawie. Ja mam 24. No, niestety więcej nie mogę kupić, bo mi nie stać. Masz nadmiar jakichś punktów? Najlepiej dyplomatycznych? Wydałem 100 punktów na zmianę kultury, w sensie żeby Serbów polubić. Bo tam jest złoto, więc dobrze byłoby się lubili. Teraz jakbym jeszcze ich nawrócił, to by dużo wzrosło. Turcy wygrali wojnę. No szkoda. Mogli... No wszystko wzięli co chcieli, to wzięli. Co za Turcy. Nawet nie czujesz jak wszystkie mówisz, wyspy, wszystkie wyspy wzięli. Oprócz Krety mają teraz wszystkie wyspy. Korfu. Egibox jakiś tam. Maskabere. I tu jakiś Sakis. Jakieś tam dziwne tureckie nazwy. No. Bo oni tutaj ten, tam eksklawę we Francji oblegają. No ja stoję u nich stoicy, więc powinienem zdążyć. 28%. Oni mają minus 28%, więc chyba nie będę miał takiego pecha. No, ja kiedyś miałem na Extended Timeline chyba 79% i dalej nie chciało mi oblec. No, jak choroba wybucha, nie? To się nie kończy oblężenie. Nie wiem, kurde, co to tam było. Chyba status quo cały czas wylatywał. To może choroba była, bo czasem jak... Możliwe. Co to jest? You are losing your great power status. Dlaczego? I co, dostałeś jakieś minusowe? Mamy lukowie. Uh-huh. Nie, nic nie dostałem, tylko że... Informacja po prostu. Tak. Mamy lukowie? To nie są jacyś wielcy. Mają 1518 roku czas, żeby wrócić. A jak nie wrócę, to ciekawe co się stanie. Powinno dawać jakieś bonusy, takie nie mówię, że jakieś super wielkie, ale jakiś bonus za tą Great Power powinno być. Wy tym, coś tam, Republika czy Republika w tej grze, co wydaje, tam są takie bonusy, że najpotężniejsze państwo, jakieś bonusy. Real Politics. O, Real Politics, o właśnie, to miałem na myśli. Republika to dodatek do tego, no. Do Europki. Ale też jest, tutaj gramy. Dobra, kończymy wojnę z Prowancją. No, dobrze. Dobra, biorę co się da. Pieniążki biorę tylko. No i co? Samek pojemy w Ferrari, nie? Tak, dobry pomysł. No, też myślę, że to jest dobry pomysł. Mi się podoba. Myślałem, że tu żartujesz i weźmiesz dwie prowincje, ale nie wszystkie. Nie, no trzeba brać, póki dają.
Jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj. Tak, co większe niż weź, do domu bierz. O, i jeszcze tak ładnie, kulturalnie, separatyści przyszli sobie po to, żeby zginąć. Oni chcieli się poddać tak naprawdę. Tak, tak, oblegali już mi fort nawet. Dobra, mamy 25 minutę. Już? Tak szybko? Dobra. No, leci. No to teraz ty się pożegnaj. No, więc wszelkie linki oczywiście tradycyjnie w opisie. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Oczywiście, żegnam. Do zobaczenia, pa pa!